Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family i dzisiaj zabieramy się za drugą część naszego filmu o tarasie. Jeśli ktoś nie widział pierwszej części, to zapraszam tutaj. Jeśli jesteście na bieżąco, to zapraszam do oglądania dalej. Skoro już miałem wszystkie bloczki nawiercone, pod pręty gwintowane, mogłem zabrać się za montaż prętów w kotwie chemicznej, ale zanim będziecie montować pręty, już wkładać je w te dziury wywiercone, musicie je bardzo dobrze oczyścić. Najlepiej do tego użyć odkurzacza z jakąś tam przedłużką, żeby móc to po prostu dobrze wyczyścić, żeby tam nic się nie znajdowało, żeby nie było tam dużo pyłu i wtedy będzie Wam o wiele prościej i kotwa chemiczna też chwyci lepiej. Używam takiej kotwy chemicznej. Zamawiałem ją razem z prętami. Było fajnie, bo można było od razu skompletować wszystko. Mega szybko zastyga. I trzeba dokupić sobie dużo tych końcówek, bo gdy przechodzimy na kolejny etap, kiedy coś tam znowu wiercimy, to wszystko zasycha w środku, więc tych końcówek musimy mieć więcej, bo w środku nie zasycha po otwarciu. Natomiast tutaj ta część, która się zmiesza, bardzo szybko zastyga, więc końcówek musimy mieć dużo. Tak to wygląda w środku. I po założeniu takiej końcówki musimy trochę wycisnąć poza dziurę, żeby po prostu to wszystko się zmieszało. Prętów zabrałem się za nałożenie tych belek na pręty, żeby je przełożyć przez otwory. Było niesamowicie ciepło, byłem mega spocony, więc jeśli komuś przeszkadza pot, to może wyjść z tego odcinka albo oglądać dalej. Zrobiłem sobie taką konstrukcję, żeby nałożyć ten pal na pręt. Wczoraj miałem do pomocy brata Marty, a dzisiaj robię sam, więc muszę sobie jakoś radzić, nie chcę Marty męczyć. Tak więc tutaj mam ustawione mniej więcej na tej wysokości. Zobaczymy, czy uda mi się to w ten sposób włożyć na te pręty. Udało mi się to nałożyć, niestety muszę to zdjąć, bo zapomniałem dać podkładki wszędzie. O, głupia. Ile prętów, tyle razy głupia. No nic, muszę to zdjąć i jeszcze raz to nałożyć. Najpierw dać podkładki. Podkładki nałożone, próba numer 2. Udało mi się założyć wszystkie belki na pręty. Zabrałem się za
poziomowanie całego tarasu, żeby go wypoziomować z aktualnym naszym tarasem. Użyłem do tego poziomicy laserowej, tak robiłem to po prostu wieczorem, tak było mi najwygodniej, a dodatkowo sprawdzałem sobie jeszcze zwykłą poziomicą. Poziomicę laserową użyłem do tego, aby zaznaczyć sobie linię tarasu aktualnego, który mamy, i przenieść go po prostu na belki. I w tym momencie miałem już super wymiar, żeby to wszystko równiusieńko ułożyć. Nie było to jakoś bardzo trudne z tego względu, że na tych właśnie śrubach, o których mówiłem Wam wcześniej, mogłem sobie wszystko poziomować. W tyle może być trochę słychać robota koszącego, bo sobie tutaj kosi trawę w międzyczasie. O, teraz było bardzo głośno. A ja po zamontowaniu belek zabrałem się w końcu za kantówki, czyli te nasze poprzeczne belki, na których będą przykręcane wszystkie deski. Zająłem się legarami. Te już mam przykręcone. Super się to kręci. Pierwsze sobie zrobiłem jakby wymiar i teraz od niego odmierzam kolejne. Tutaj na razie zostawiłem z tego względu, że tutaj będę łączył się z tym betonem. Tam jeszcze będę się potrzebował wiercić w beton, ale nie mam takich jeszcze kołków, które muszę dopiero kupić, także to jeszcze zostawiłem sobie na później i zająłem się po prostu tą częścią. Robię to tak, że pociąłem sobie takie kawałki, po prostu 30 cm kawałeczek i odmierzam sobie między jednym a drugim legarem. Tak jest szybciej niż mierzyć po prostu metrówką. Pod każdy legar daję takie gumowe podkładki. Je się kupuje w takim wielkim pasku i się je po prostu tnie. W tym momencie jak sobie go podłożymy pod legar, robi nam się taka delikatna szczelina, dzięki czemu woda, która tutaj będzie się pojawiać, wiadomo, bo pomiędzy deskami też będzie skapywać, deski nie będą stały bezpośrednio jakby cały czas w wodzie, tylko tutaj będzie ta delikatna izolacja. Wkręcam to wszystko na takich śrubach. Te śruby są super, bo jak widzicie, tutaj mają taki rowek i one od razu nawiercają i wkręcają się. Mega fajne śruby. Wziąłem takie, żeby bez problemu jeszcze weszły w tą belkę. Już Wam powiem, jakie to są dokładnie śruby. Tylko zalało mi te pudełka. Ale tu będzie widać. Tego typu śruby sobie kupiłem. Są mega fajne. Tutaj jest na taki specjalny imbus jakby. Tylko nie pamiętam, jak to się nazywa. Chodzi o taki kształt. I w tym momencie po prostu bezpośrednio to wkręcam. Idzie to szybciutko. Jak już jest wszystko wypoziomowane tutaj, jak widzicie na tych śrubach i podkładkach, tak idzie to fajnie. Nie docinałem wszystkich tych prętów jakby tutaj idealnie z deską, ze względu na to, że nie zawsze mi legar wychodzi na to i strasznie dużo męczenia jest, żeby uciąć to tutaj na samym dole, żeby to się zlicowało z deską. Tutaj miałem taką sytuację, że właśnie to wychodziło, chociaż teraz widzę, że mogło i być bez podcięcia, bo nie wiem dlaczego to uciąłem, ale właśnie o to chodziło, że gdzieniegdzie wychodzi mi właśnie tak, że muszę podciąć pod legar, żeby on mi tak fajnie tutaj siadł. No to zabieram się za kolejny, teraz zobaczycie, jak to robię. Mam je trochę zlichrowane, więc po prostu pomagam sobie tutaj ściskiem, który mi to sięga.
Nie byłem w stanie od razu zamontować sobie legarów na schodach, z tego względu, że były bardzo krzywe i dlatego użyłem takiej tarczy diamentowej. Ona jest specjalnie, już tu bardzo, bardzo jest zjechana, ale ona jest po to właśnie, aby móc piłować beton i go wyrównać. Wszystkie belki położone, wszystkie kręciłem dokładnie w ten sam sposób. Fajnie wyszło, równiusieńko. Tam tutaj na tym podejście też już są przykręcone. Tutaj jest śruba, w betonie jest kołek. Musiałem tutaj podszlifować schody, bo jak widzicie, one są bardzo, bardzo nierówne. I w tym momencie tutaj to już fajnie siedzi ta belka, żeby dać ją jako kolejny tutaj schód. Natomiast tutaj byłby to straszny, olbrzymi problem, żeby ona po prostu równo siedziała. Jeśli bym tego po prostu tych wszystkich tutaj rzeczy nie podszlifował, bo teraz ona mi tutaj super idealnie wchodzi. Te belki są troszeczkę dłuższe tutaj, jeśli chodzi o taras, a schody, z tego względu, że jeszcze nie wiem, jak mi tutaj deska wyjdzie i dopiero będę je docinał w momencie, gdy już będzie tutaj ostatnia deska, już będę wiedział, gdzie ona jest. Wtedy sobie podetnę je na krótsze. Te tak samo mam tutaj wypuszczone na dłuższe, ale nimi tutaj będę sobie jeszcze sterował jak coś, że po prostu je wysunę tutaj dalej. Niekoniecznie musi tutaj się stykać z tą krawędzią. Schody mogą wychodzić trochę dalej. Możemy wyjść trochę na ogród ze schodami. Tutaj jak zobaczycie, przykręciłem jeszcze te belki, które są pionowe. Przykręcone są tutaj do tych bloczków, no i tutaj do tej belki. Jest to po to, aby później tutaj móc bez problemu przyłożyć deski i zabudować to wszystko tutaj, cały ten taras jakby z boku, żeby nic nie było widać. Z tej strony jeszcze tego nie zrobiłem, tu dopiero będę się tym zajmował, ale teraz będziemy przechodzić już raczej do kładzenia desek. Wszystkie deski będę kładł na takim montażu, to jest montaż ze spodu deski. W tym momencie nie będzie sytuacji, że od góry deski będzie właśnie taka dziura i będzie się tutaj dostawać woda i będzie to gniło, tylko cały montaż jest od spodu i w tym momencie uzyskujemy też tutaj taką delikatną dylatację, że jeśli nawet tu będzie woda pod spodem, to deski nie będą stały bezpośrednio w wodzie, tylko będą delikatnie w powietrzu. Trochę się tutaj zrobił bałagan, bo musiałem poprzenosić parę rzeczy, jakichś naszych rzeczy ogrodowych. Natomiast tutaj już mam pocięte wszystkie rzeczy, które pójdą na schody, łącznie z podkładkami, które tam będą jako pomiędzy jedną belką a drugą. Jest dobrze, wygląda to pięknie, nic tylko się cieszyć. Będę przechodził do malowania desek. Gdy już zamontowałem wszystkie legary, najgorsza część, która mnie czekała, to było malowanie desek. Nie jestem w stanie zliczyć, ile godzin poświęciłem na pomalowanie desek, bo najpierw malowałem impregnatem przeciwkornikom wszystkie aktualnie kupione 80 desek z każdej strony i później malowałem już olejem do drewna. Olej super szło, było to w miarę przyjemne, natomiast też czasowo okropnie dużo czasu, okropnie. Tutaj moje aktualne stanowisko pracy. Mamy tutaj, zostało mi jeszcze tyle desek do pomalowania. One są już pomalowane impregnatem bezbarwnym. Teraz zabieram się za ich olejowanie. Olejuję takim olejem. To jest 3V3 Dąb. Olej do tarasów. Bardzo fajny, super się nim pracuje. Tutaj mamy już trochę desek właśnie pomalowanych. Taki kolor uzyskujemy. Jeszcze będzie druga warstwa. Nie maluję jeszcze desek od góry. Tutaj zobaczycie, bo tu jest spód deski, tu jest góra deski. Tej góry jeszcze nie maluję z tego względu, że chcę jeszcze je później szlifować po ułożeniu. Jak już sobie je wszystkie ułożę na tarasie, to chcę je przeszlifować i dopiero wtedy pomalować całe tym olejem. Tak więc tutaj leżą też deski jakby odwrotnie, bo jest po prostu stykam miejscami niepomalowanymi ze sobą, a później tutaj kładę już deskę pomalowaną odwrotnie, żeby po prostu za dużo się nie pofarbiło. Wiadomo, że też odbijają się tutaj palce i tak dalej, jak to robię na tej części niepomalowanej, ale nie powinien to być problem z tego względu, że ten olej bardzo dużo wybacza. Jak tutaj pociągnę olej, to wszystko po prostu zniknie. Poza tym będę to jeszcze szlifował, więc uważam, że po prostu takie rzeczy zejdą przy szlifowaniu. Maluję to wszystko wałkiem, później przecieram to szmatką i tak je zostawiam. Wygodniej mi jest to zrobić wałkiem, idzie to o wiele szybciej niż pędzlem. Pędzlem bym się tutaj okropnie umęczył, zwłaszcza z tymi rogami, które
tutaj maluję, bo tutaj pędzel fajnie idzie, nie przechodzi mi tutaj na tą stronę. To są spody desek, więc się nimi jakoś bardzo nie przejmuję. Maluję tak, żeby było szybko i dobrze, żeby były dobrze zabezpieczone. One zrobiły się bardzo śliskie po tym oleju. Czuć tutaj po prostu pod palcami, nawet chyba widać, jak mi się palce świecą, że to jeszcze nie wyschnęło po prostu do końca. Ale jest naprawdę super i trzeba też patrzeć sobie na pogodę, jak malujecie olejem, kiedy ściągnąć ten olej. Ja go ściągam po jakichś 15-20 minutach od pomalowania, dlatego to też trochę trwa, bo jednak musi to tam trochę odstać na stole, następnie muszę to ściągnąć, ten nadmiar oleju i je tutaj ułożyć. Natomiast maluje się tym bardzo, bardzo fajnie i nie mam temu nic do zarzucenia. Wydajność też jest ok. Na razie jeszcze nawet nie skończyłem pierwszej puszki, a pomalowałem właśnie tyle desek. Tam jest chyba połowa jeszcze tej pierwszej puszki. Zamówiliśmy dwie puszki. Myślę, że to starczy z tego względu, że przy drugim olejowaniu, bo po 24 godzinach trzeba to zaolejować ponownie przed montażem, to w tym momencie wydaje mi się, że nie będzie aż tak to drzewo już piło, bo będzie już zaolejowane tą pierwszą warstwą, więc na pewno pójdzie tego jeszcze mniej. Ja zabieram się za malowanie. Rozłożyłem sobie tutaj folię z tego względu, że na wałku trochę to chlapie, jak widać tam jest bardzo dużo kropeczek i wszystko byłoby tutaj na naszej kostce, więc warto się zabezpieczyć, wziąć sobie jakąś większą folię do tego malowania, żeby po prostu było wygodnie. W następnym pokażę Wam, jak kładłem deski na tarasie, jakiego montażu tego używałem, bo nie jest to taki zwykły montaż. Już po założeniu tych desek zauważyłem też mankament trochę tego montażu. Z tego względu, że nie jest taki idealny, jakby się wydawało. Taras pod nim delikatnie skrzypi. To jest pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć, bo gdybym kładł go bezpośrednio na podkładkach tych gumowych, których widzieliście w filmie i przewiercał deskę od góry, na pewno nie skrzypiałoby kompletnie nic. Natomiast tutaj taras delikatnie skrzypi. Mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Marcie, z tego co wiem, również nie przeszkadza. Natomiast jest ten dźwięk takiego... No, trudno to określić. Pokażę Wam to w kolejnym odcinku po prostu, jak to wygląda. Natomiast nie zdecydowałbym się kompletnie na wiercenie tych desek od góry, bo wygląda to po prostu przepięknie, jeśli na desce nie ma właśnie montażu, czyli nie ma tutaj tych śrub, które widać. To jest mega, mega plus. Natomiast jeszcze jeden jest minus tego montażu, to, że gdy deskę macie mocno zwichrowaną, tak jak ja miałem, bo zostawiłem parę desek tutaj na słońcu, gdy przymierzałem sobie te deski, bo chciałem sobie rozliczyć taras i zostawiłem sobie parę desek tutaj na słońcu na parę dni, więc one jak po prostu tu się trochę skrzywiły, tak? No bo nie były niczym przymocowane, leżały sobie po prostu, więc po prostu poddały się i wygięły. Mimo wszystko chciałem je wykorzystać, więc sobie je dociąłem, przymocowałem. No i niestety ten montaż powoduje to, że nie każdą deskę da się tak przymocować, żeby ona była równiusieńko. Zresztą zobaczycie, niektóre deski po prostu, gdy są mocno wygięte, one pozostają wygięte, bo ten montaż nie jest w stanie tego dociągnąć. Ale znalazłem na to sposób. Ten sposób pokażę Wam właśnie w kolejnym odcinku. Tam również pokażę Wam, jak robiłem schody. Myślę, że to się pojawi w następnym odcinku i być może będzie kosztorys całego tarasu, o ile nie przeniesie się to jeszcze na kolejny odcinek. Także to wszystko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na następnym materiale.